Dariusz Nowacki, dział złotnictwa. W zeszłym tygodniu doprowadziliśmy do szczęśliwego końca negocjacje dotyczące zakupu i kupiliśmy po prostu to małe arcydzieło manierystycznego złotnictwa. Srebrny, złocony kubek wykonany w warsztacie Christopha Lindenbergera w Norymberdze przed 1580 rokiem. To jest przedmiot, który swoje walory ujawnia tak naprawdę wtedy, kiedy ma się okazję wziąć go do ręki i bezpośrednio doświadczyć mistrzostwa odlewu, repusu, rytowania, trawienia i zwłaszcza pas ornamentu maureskowego pod wylewem tego niewielkiego naczynia stawia go wśród najbardziej pożądanych nabytków skarbca koronnego. Nam szczególnie brakuje naczyń z wieku XVI, ze złotego okresu Wawelu, takich przedmiotów, które świadczą o mistrzostwie ówczesnych złotników i jubilerów. Mistrz z najlepszego europejskiego ośrodka wykazał się znakomitymi umiejętnościami we wszystkich tych technikach, jakie musiał opanować ówczesny złotnik, a ta wykwintna maureska tutaj odlewana i trawiona oraz cyzelowana jest czymś, co robi szczególne wrażenie. Wtedy, kiedy stawiano 6 kubków jeden na drugim, taki komplet dopiero w formie wieży złożony z tak zwanych sztaplowanych kubków cieszył oko albo w skarbcu danego możnowładcy, albo też na stole wtedy, kiedy przy szczególnych okazjach bywał wyjmowany. Cieszymy się, że to wspaniałe dzieło sztuki złotniczej zakupione w antykwariacie w Grünwald pod Monachium, a wcześniej przechowywane kilka miesięcy u nas wystawione jako depozyt tego antykwariatu dla uświetnienia nowej ekspozycji w Skarbcu Koronnym, za chwilę, wtedy kiedy minie ten trudny czas związany z koronawirusem, będziemy mogli pożyczyć na wystawę w Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce, wystawę, która ma się otworzyć 18 kwietnia i ufamy, że będzie mogła się otworzyć i gdzie Helga Mackę Kunsthandel pokaże arcydzieła sztuki złotniczej czasów nowożytnych, w tym srebra z dworów królewskich, takich jak Katarzyny II, czy dworów książęcych, chociażby książąt Turnum Taxis, a między nimi właśnie nasz kubek, który już nie antykwariat, a Zamek Królewski na Wawelu będzie pożyczał na tę wystawę. Ekspozycja zapowiada się jako uczta dla miłośników starych sreber i co prawda nasz kubek nie jest unikatem, bo znamy podobne naczynia. Przede wszystkim Muzeum w Kolmarze zachował się podobny kubek, który być może z takiej właśnie wieży, z takiego zestawu pochodzi, a jeśli nie, to z analogicznego. Jest takich wymiarów, że dałby się spokojnie włożyć jeden w drugi i wtedy ta krawędź profilowana uniemożliwia zapadaniu się tej wieży i skonstruowaniu w taki sposób, że ten pas maureskowy będzie się multiplikował do góry. W polskich zbiorach dotąd są tylko 4 srebrne kubki z wieku XVI. I wszystkie 4 są w naszych zbiorach.